Sobie kapelutek masz. Zbierasz na życie? Na po dwóch godzinach jazdy już jesteśmy cali mokrzy. Nie mogę. A jeszcze nigdzie nie ruszyliśmy, nie? Początek szlaku. I to jest ten ważny moment. Pierwsza kładka na szlaku przez mokradła. O. Zachowajcie odstępy 3 metrowe od siebie. Ja nie wiem, jak on to ma. Liną powinniśmy być powiązani? Nacisk linami? Nie, jedna osoba i wszyscy mają zginąć? Trudno. Nie wszyscy może wrócą. To masz wyważenie dobre, nie spadniesz? Bo nie wiem, czy kręcić, czy pauzować, czy planujesz coś. W razie czego mam plasterek, jakbyś się przebił na wylot. No, jakie piękności. I tym razem tutaj mówię o widokach. No, no, tak, tak. No, nawet to ładnie będzie na filmie, widać, że się ruszają. Bliżej Paulina, na to biały, na to żółty piaseczek. Razem z rybą. Towarzyszący goście zajęli się obserwacją ryb w ich naturalnym miejscu bytowania, a tym samym ominęli pierwszy ważny zabytek na trasie. To jest... O, gdzie my tu jesteśmy? Dom w Bartuś. Stare dziurawe drzewo. Nie, to jak najbardziej. 400 lat minimum, nie? Ale czy tam 700, to nie wiem. O, grupa zwietrzyła zwierzynę. Zeżarło. Zeżarło go od środka. Super najazd. Mam coraz większą praktykę w robieniu takich filmów. No i kurczę, no, wyglądasz jak buka w muminku. Tylko jeszcze żony zęby. Poważny film, pełnometrażowy. No. Poważna produkcja. Widoczki nieziemskie. I całe szczęście nawet komary jakoś nie jedzą w całości, co nie? Kurczę, jak na rollercoasterze, tylko sama sobie możesz wybierać prędkość. Musiałem powiedzieć, że ten pomost to chyba trochę ten, za dużo, ale teraz jak się zrobiło mokro faktycznie, to już wiem, po co go zrobili. To co, ktoś sprawdza głębokość, czy to grunt jest, jakby się zeszło? Powinny być barierki, to tak trochę się tu czuję niepewnie. No. Ktoś miał pomysł, rozlewając tutaj takie jeziorko. Powolutku, w swoim tempie. W lesie? Szok, nie? Co ona tu robi? Uj, zabij to! Uf, ruszę się. Inteligentne drapanie się, zastanawiamy się, o sobie ga. To jest znak. Tak. Są wszystkie. Krzyż napoleoński, zaczynam na krzyż. Niestety nam zupełnie nie po drodze, bo jest tam takie coś, że jest taki krzyż i tam Napoleon tam pod nim siedział, albo go postawił, coś takiego, ale nam... Jakaś legenda gdzieś głosi. Takie, słabe coś, no. Tu mamy punkt widokowy, spontanicznie. No ale zobaczcie, jak jest, jak obiecałem, jest płasko. Tak. Nic się nie dzieje, spacerowo. Prześlicznie, gdyby nie te 30 stopni cieniu. To nawet się nie da. Co? Woda jest w jeziorze?
No dobra, co tutaj, jeżeli idzie o wędkarstwo, nie będzie. Jezioro się nazywa nie Rybno. Nagrywamy materiał wideo. O. Jak dalej idziemy, tak? Jak dalej idziemy? Teraz obchodzimy jezioro i tutaj będziemy przy budce. Tutaj będziemy. No doskonała orientacja, ja cię gratuluję. Odjadek. Od Moniki bym tego nie mógł wymagać. Tak, a my już to jeziorko teraz obchodzimy i wrócimy, będziemy tutaj przy budce, bo to będzie nasz obiad, więc tutaj będziemy mieli budka dosyć długi. Budka będzie naszym obiadem. McDonald'sem. I wtedy będziemy musieli podjąć decyzję, czy idziemy dookoła i do auta, czy raczej skracamy drogę. Ja już czuję, że decyzja została podjęta. Owszem, decyzja została podjęta, ten czarny krótki mnie jakoś tak... Demokracyjna. No, demarkacja. Demokracja. To jest demarkacja. To jest autokracja. Nie było demokratycznej decyzji. No ale pomysł z tymi kładkami mają super. Nie mówię, przejdziesz przez takie bagniska, gdzie normalnie byś z takiej perspektywy nie miała okazji świata zobaczyć. Nie. No, normalnie przez taki styk by się masz. O, idziemy. Ja bym szedł, bo chodzenie po bagnach wciąga. Dotarliśmy. Struga Siedmiu Jezior, miejsce przystankowe, obiadowe. Poproszę o menu. Godzinowo jesteśmy do tyłu. Połowa trasy, a godzina jest pół do piątej. O. W całości planu można zaobserwować fakt bycia. Patrzcie, kolejny moment, że każdy tutaj dotykał. Wytarte jest. No konkretnie miejsce jest wytarte. No tu. O. Część. To jest tradycyjna polska potrawa, czyli konkarne. Z najlepszej fasoli rosnącej na zboczach Kaszub. Tatrzańskich. Tak. Kabanosy z krów pasących się na tych drzew. Właśnie trzeba mocno tego, bo od dołu się mocno nagrzewa, łatwo palić. Że ryba z pobliskiego strumyka to było air event. I jednocześnie powiemy, że jesteśmy w rezerwacie ścisłym przyrody i mandat załocznie. Za 200 zł. No myślę, że na 200 to by się nie skończyło. No, pewnie z 500. No, tak jak ogień w lesie. Idę raz na tych miastową, gdzie bym pociął pyszną kiełbaskę. Robert Makłowicz, proszę. Makłowicz tak, oczywiście bez schadzenia, myślę się w kadrze. Rozrosło mi się ostatnio, po tych kiełbaskach właśnie. Patrz, jakie wymyślne urządzenia. Co pani gotuje? A, to jest menu degustacyjne. Są momenty. Momenty w lesie nad rzeką. Kłamaro. Kłamaro. Maro to zerżną od nas. Ale sfilmuj moment. Okej. Okay. Mamy zmianę gówno prowadzącego. Gówno prowadzącego. To jest nowy gówno prowadzący. Tak. Ja nastąpiła wymuszona modyfikacja szlaku pod kątem tego, że będziemy go skracali. Tak, i Paulina wymyśliła nową trasę, więc ja jej się nie mieszam w robotę. Dlatego tutaj zostawiam w pełni do samodzielnego. Ale w razie co, pałatkę na nocleg masz, tak? Dla jednej osoby mam schronienie, no tak. No przeżyję, dobrze. Ja się będę ją trzymał całą noc nad tobą trzymał. No. Mam. Mhm. Co masz? Co? Nie wiem, czy zauważyłeś, zostałeś nazwany stojakiem. No. Tak, może wieszać zaraz. No. Ogierowanie się skończyło. Skończyło się rymasowanie. Do czego nie ogier? Tak, to jest kamień, to nie jest ziemniak. Musimy jedzenia szukać dalej.